Przez ostatnie 2 tygodnie dzieci i młodzież mogły skorzystać z bogatej oferty przygotowanych zajęć i warsztatów. Postanowiliśmy sprawdzić, jak młodzi siewierzanie spędzali ferie w miejsko-gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Zajęcia wokalne oraz prowadzone w czasie ferii karaoke cieszyło się sporym zainteresowaniem. Zadziwiająca jest w ogóle ilość dzieci, która przychodzi na te zajęcia. Bardziej jest to zabawa, czy może nauka przez zabawę, przez śpiew. Dzieci się doskonale bawią, są różne, rozpiętość wiekowa jest bardzo szeroka. Są dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym, także fantastyczna sprawa. Uczestnicy zajęć bawili się znakomicie, szlifując swój talent i nowy repertuar. Repertuar jest świetny, taki dla nas trochę, i do młodszych, i wszyscy się razem bawimy. Okej, a powiedzcie mi, czy myślicie gdzieś tam, żeby w przyszłości gdzieś na estradzie występować, dlatego te zajęcia, czy to jakoś tak zupełnie spontanicznie forma spędzenia ferii? No chwilowo nie ma żadnych planów, ale może kiedyś w przyszłości jakieś plany będą, żeby występować na estradzie. Jak wam się tutaj podoba? Na zajęciach, gdzie możecie śpiewać? Fajnie się tu bawicie? Tak, bardzo. Bardzo fajnie jest. A jakich piosenek się już nauczyłyście? Różową piosenkę na przykład. Piosenkę dla mamy i piosenkę dla taty. Okej. Jeszcze mi powiedzcie, bo ja widziałam, że wy występowałyście na scenie z mikrofonami jak prawdziwe artystki. Czy wy się stresowałyście troszkę? Nigdy. Ja nie. W ofercie zajęć przygotowanych przez miejsko-gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki nie zabrakło również zajęć plastycznych. Każdy dzień dzieci robią co innego, pracę zabierają do domu, robiły wczoraj łapacze snów, robiły pracę zimową. Przychodzą tutaj właśnie z rodzicami, z dziadkami. Myślę, że nawet opiekunowie mają dużo frajdy, pomagając tutaj dzieciom. Ferie niestety dobiegają końca. Od poniedziałku uczniowie powrócą do szkolnych ławek. Zimowy odpoczynek pozwolił jednak naładować akumulatory i teraz żadne szkolne zadania nie powinny być straszne.